Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Jesteśmy na ulicy Mydlnickiej w Krakowie, tuż koło rzeki Rudawy, w okolicy bardzo uczęszczanej przez rowerzystów i między innymi na przykładzie tej właśnie ulicy pokażemy, w jakiej naprawdę odległości od krawędzi jezdni powinien jechać rowerzysta. A to dlatego, że kiedyś skrytykowałeś niektóre stowarzyszenia rowerowe w Krakowie za złą edukację rowerzystów. Tak, no i spotkałem się z krytyką z ich strony, nawet przyszło oficjalne pismo od jednego ze stowarzyszeń, żebyśmy skorygowali naszą wypowiedź, że ona jest nieprawidłowa, niedobra. I tutaj niestety muszę ze smutkiem powiedzieć, że stowarzyszenia rowerowe nie w pełni spełniają swoją rolę, albo wręcz źle spełniają swoją rolę. Oczywiście podejmują niektóre słuszne inicjatywy, ale też uczą wielu nieprawidłowych zachowań, które potem mogą wywołać wręcz agresję pomiędzy kierowcami a rowerzystami. Podam przykład. Świeży numer Gazety Cyklicznej i tutaj czytam, że jako porady, czego nie uczą w szkołach, jezdnią jeździmy w odległości około 1 metra od krawężnika i zaparkowanych aut. Podobne pouczenia znalazłem w książce Miasto dla rowerów. Nie tak, szanowni rowerzyści. Przepis jest jednoznaczny, obowiązuje wszystkich. Jeździmy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. No nie będzie wycofania się z tego, co powiedziałem. A że mam rację, właściwie świadczy kodeks drogowy. Tutaj nic nie trzeba więcej, ponieważ jest to powiedziane w ustawie Prawo ruchu drogowym w ten sposób. Każdy kierujący, bez żadnych wyjątków, ma poruszać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Kierujący, jadący jakimś pojazdem, winien poruszać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Na tyle blisko, na ile jest to możliwe. Więc nie możemy założyć, że na przykład rowerzysta, metr, kto inny inaczej, to zależy od warunków ruchowo-drogowych, od nawierzchni jezdni, od całego splotu czynników. Jedziemy, proszę Państwa, ulicą Mydlnicką, Wola Justowska. Popatrzcie, gdyby zrealizować postulat rowerzystów, żeby zawsze jechać metr od krawędzi. Pomyślcie Państwo, jak dałoby się, o tym momencie ten rowerzysta jedzie metr. No i już ja nie mam się gdzie zmieścić, prawda? Ja nie ganię go, bo on generalnie stara się chyba możliwie blisko prawej, tak? Troszkę może niechlujnie, no ale nie widzi może jeszcze potrzeby, nie czuje, że ja tam za nim jadę. Ale popatrzcie Państwo, rowerzyści sprzeciwka. To jest dwukierunkowy odcinek. I jak zachować metr? Rowerzysta metr od krawędzi. My zachowujemy metr przy wyprzedzaniu rowerzysty, no to przecież musielibyśmy poboczem chyba jechać. A ten sprzeciwka rowerzysta gdzie? Miałby się ewakuować? Katapultować? Jeździmy możliwie blisko prawej krawędzi. Mam nadzieję, że ten rowerzysta teraz tak pojedzie, bo zaczął jechać troszkę zbyt szeroko, uważam. A też przecież no, trudno wytrzymać całą Mydlnicką, Hamernię, czy wszystkie te okoliczne ulice za rowerzystą. No byłoby to przecież chyba pewnym idiotyzmem, czy też nadużyciem. No byłoby to generalnie w kierunku tamowania ruchu. No i teraz mam nadzieję, że uda mi się tego rowerzystę wyprzedzić. Mam nadzieję, że on się teraz ładnie przybliży. Ja oczywiście jadę bardzo powoli. Staram się ten metr zachować. No i udało się. Gdyby jechał szerzej, to się nie uda. Nigdy się nie uda, prawda? Więc rowerzyści, przestańcie mówić, że proszę jechać metr od, czy około metr, to może i półtora metra od krawędzi. Jesteście pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Macie swoje prawa, ale macie i obowiązki. Piesi, rowerzyści, kierowcy. Te trzy grupy muszą współpracować, a nie walczyć ze sobą. Jedziemy tak, żeby było dla Was bezpiecznie. Ale tam, gdzie można, szczególnie jak ktoś potrzebuje Was wyprzedzić, pozwólcie mu to zrobić. Jeździmy na tyle blisko prawej krawędzi, na ile jest to możliwe. Ten jeden metr, o którym mówią stowarzyszenia rowerowe, w pewnych warunkach może być słuszny. W pewnych warunkach. No bo są zapadnięte studzienki, kałuże. Wtedy oczywiście w pewnych sytuacjach zachowujemy ten odstęp taki, żeby nie wpadać w te kolejne dziury, zapadnięte studzienki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli tylko zdarzy się kawałek równego asfaltu, a są za nami pojazdy, które pewnie tam się zgrupowały, no bo nie mogą wyprzedzić rowerzysty w tym miejscu, bo jest za wąsko, to powinniśmy jednak choćby na moment przysunąć się do tej prawej krawędzi, żeby tym innym
udzielić możliwości jazdy. No i popatrzmy, jedzie właśnie rowerzysta, ale to rowerzysta godny przykładu. No właśnie, jedzie możliwie blisko prawej krawędzi. Da się? Da się. Pięknie jedzie. Na szczęście nie posłuchał tych zaleceń, które płyną z tych podręczników, pseudopodręczników. No i teraz popatrzcie Państwo, no przecież chyba przybliżywszy się skrajnie do tej podwójnej ciągłej, minimalnie może rantem popony najeżdżając na nią, bezpiecznie go wyprzedzę. Ale tylko dzięki temu, że rowerzysta był partnerem na drodze, że jechał poprawnie. Na szczęście jest wielu rowerzystów, którzy jeżdżą poprawnie. Nie powiem większość, niestety większość nie, ale jest wielu jeżdżących poprawnie. No mamy kolejnego, zobaczmy. Chyba też dobrze. No to ja oddalam się od prawej krawędzi do osi i spróbuję z zachowaniem jednometrowego odstępu spokojnie go wyprzedzić. Tu mogłem pojechać troszkę szerzej, bo miałem przerywaną linię. No właśnie, o to chodzi, proszę Państwa. A nie metr od krawędzi, jak nie potrzeba, bo tutaj mamy idealną nawierzchnię, świeżo wyremontowaną, bez studzienek zapadniętych, bez dziur, bez niczego złego. Więc tutaj to możliwie blisko prawej krawędzi to jest niemalże po tym białym pasku, który oddziela jezdnię od pobocza. Nie wymagamy bynajmniej, żeby tu rowerzysta jechał po poboczu, bo ono nie nadaje się do jazdy, urywa się. Oczywiście, rowerzysta jedzie tutaj w jezdni, ale jedzie w jezdni ładnie, możliwie blisko prawej krawędzi. Jedzie przy prawej krawędzi, bo jest tu możliwe jechać idealnie przy prawej krawędzi. No i jak widać akurat tutaj większość jeździ dobrze. To chyba ci bardziej wytrawni rowerzyści. Brawo! No i znowu poprawna jazda, no to ja się przybliżam skrajnie do linii i z metrowym odstępem grzecznie go wyprzedziłem. Gdyby jechał niemalże środkiem, z tym metrowym, a może jeszcze większym odstępem, no to by się to nie powiodło. Jeżeli jesteśmy sami na drodze, nie ma to większego znaczenia. Ale jeżeli są pojazdy, a musimy o nich myśleć, rowerzysta nie może być egoistą, to jeżeli jedziemy metr, zawsze z założenia metr, czasem nawet pojawia się około metr, no to ktoś weźmie, że 1,5 metra, no to blokujemy całą jezdnię, czyli nie metr, tylko możliwie blisko prawej krawędzi. To jest podstawa. Nie możemy źle edukować rowerzystów, ponieważ spowoduje to cały szereg komplikacji, które odbiją się na nich. Bo kierowca zdesperowany, jadący może kilka kilometrów za takim rowerzystą, w końcu wyprzedzi go, nie wytrzymawszy, po pierwsze w odstępie mniejszym niż 1 metr, po drugie być może w miejscu najmniej do tego przydatnym. Nie możemy w związku z tym, szanowni rowerzyści, poprawiać prawa, tłumaczyć go po swojemu, tylko brać je takim, jakie ono jest. I pomyślcie też, dlaczego to tak zostało sformułowane. No właśnie dlatego, że raz da się i można jechać bliżej i zrobić z tego więcej miejsca dla innych, a raz trzeba troszkę odbić dalej, żeby właśnie no, nie zaliczać kolejnych jakichś przeszkód na drodze, czy też szyny tramwajowej. Także powtarzam raz jeszcze, możliwie blisko prawej krawędzi. Zaraz to udowodnimy. Przywieźliśmy specjalnie ze sobą rower na ulicę Mydlnicką, żeby właśnie pokazać, jak będzie wyglądał nieprawidłowy przejazd rowerzysty, który egoistycznie, środkiem, praktycznie nie dając się wyprzedzić, nie pozwalając kierowcy na bezpieczny manewr wyprzedzenia, po czym pokażemy, jak to wygląda, jeżeli rowerzysta postara się zbliżyć do prawej krawędzi i wyprzedzić się bezpiecznie da, z korzyścią dla niego. No i teraz rowerzystka jedzie szeroko, bardzo szeroko. Tu i tak bym jej nie wyprzedził, ale za chwileczkę będzie prosta, na której by się dało. No ale jadąc tak szeroko, no nie mam możliwości ustawienia się, popatrzmy. Musiałbym jechać niemalże lewym poboczem, żeby zachować ten metr odstępu. Tak się nie da. Używamy w tej chwili wspomaganego elektrycznie roweru. 25 km na godzinę osiągnąć na nim to betka. Ale rowerzysta jadący normalnym rowerem, a taki mamy jeszcze większość, no ciężko mu jest czasem przekroczyć to 20 na godzinę, a trudno też 20 na godzinę jechać przez pół miasta. Pamiętajmy o tym, rowerzyści. A teraz jedziemy przy prawej krawędzi, przecież mieścimy się tutaj, zupełnie spokojnie, równy, dobry asfalt. No i mnie w tym momencie uda się wyprzedzić w tej bezpiecznej, jednometrowej przestrzeni życia rowerzysty. Rowerzyści jeżdżący fatalnie powodują przestrach, złość, agresję kierowców. Kierowcy jeżdżący fatalnie bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu rowerzystów, no i wzajemne wyzwiska, o których mówiliśmy w poprzednim programie, wzajemne pretensje. Przecież nie o to chodzi. Mamy współuczestniczyć w ruchu drogowym. Kierowcy, rowerzyści i jeszcze do tego piesi. Musimy to zrozumieć.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.